Treyarch to deweloper o długiej tradycji, który maczał palce w niektórych odsłonach Call of Duty, stareńkim Die by the Sword, ktoś to jeszcze pamięta? Oraz całej serii gier o Spider-Manie. Stworzyli jedynkę, dwójkę, rysunkowego Ultimate, trójkę oraz Web of Shadows. Seria zaliczała wzloty i upadki, niektóre elementy rozgrywki były poprawiane kosztem innych, ale mimo wszystko Treyarch od lat dostarcza może nie bardzo dobre, ale całkiem grywalne odsłony przygód Pajączka. Jak sobie radzi najnowsza Pajęczyna Cieni? Załóżmy superbohaterskie majtki na spodnie, zakryjmy swoją tożsamość osłaniając twarz. W tym idiotycznym przebraniu można przystąpić do recenzowania. Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja Spider-Man Web of Shadows w wersji na konsolę Xbox 360. Pierwsze, co rzuca się w oczy po odpaleniu omawianego tytułu, to poprawa grafiki względem poprzednika. To znaczy rzuca się w oczy brak tejże poprawy. Na pierwszy rzut oka, na drugi też, a nawet trzeci, jeśli ktoś ma tyle oczu, Web of Shadows wygląda prawie tak samo jak Spider-Man 3, wczorajszo. Słabe tekstury, proste otoczenia i nieciekawe efekty. Jedyną siłą wizualnej strony tej gry są animacje postaci, a przede wszystkim naszego pajączka, którego różnorodna akrobatyka naprawdę robi wrażenie. Ponadto gra potrafi generować całkiem duże ilości przeciwników na ekranie, co staje się szczególnie odczuwalne pod koniec zabawy. Niestety pokazuje też inny problem, marną optymalizację. Tak, brzydka gra na konsoli i jeszcze śmie klatkować. Bezczelność, jestem oburzony. Na szczęście dźwiękowa część oprawy została przygotowana porządnie, oferując nam podkreślającą zdarzenia muzykę symfoniczną i całkiem niezłe głosy pasujące do licznych, nierzadko znanych postaci uniwersum Marvela. Tak, jak zwykle w grach o Spider-Manie napotkamy sporą grupkę mniej lub bardziej znanych superbohaterów oraz czarnych charakterów, a niektórych będziemy w trakcie zabawy przyzywać do pomocy. Wolverine, Black Cat, Luke Cage czy Kingpin to tylko przykłady osobistości, które spotkamy na swojej drodze. No i oczywiście Venom. Tak. Znowu. Od trzech odsłon gier o Spider-Manie Venom jest osią fabuły. Hello, Treyarch, może wystarczy? Opowieść może wydawać się nawet interesująca. Spider-Man znowu ma nieprzyjemne spotkanie z Venomem, przez co część złego symbionta łączy się z naszym protagonistą. Przynajmniej tym razem nie zmienia go to w smutne, smętne i marudne emo, jak w trzeciej odsłonie pajączka. Spider-Man tak, emo-man nie. Teraz można w dowolnym momencie zmieniać kolor kostiumu, nawet w samym środku walki. W jednej chwili jest czerwony, niczym wódz huśtany pająk, a zaraz potem czarny, jak gangsta Spida ziom z Bronxu. Z tą dwubarwnością Spidermana związane są też liczne wybory moralne, które niestety nie mają za dużego wpływu na rozgrywkę, za to wpływają na to, które z czterech zakończeń zobaczymy. Miłe urozmaicenie, ale wprowadzone bardzo powierzchownie. Nasz pajączek walczy z gangami, potem z Kingpinem, ale całą tę sielankę przerywa katastrofa. Venom zaczął się rozmnażać i infekować całe miasto, przemieniając je w mroczne pole bitwy. Cała opowieść byłaby nawet niezła, gdyby nie to, że sporo w niej, szczególnie pod koniec, totalnie chaotycznych i bezsensownych zwrotów akcji. Swoją drogą, coś mi ta przemiana Nowego Jorku w mroczne pole bitwy przypomina. Zaraz, czy przypadkiem to samo nie dzieje się w dopiero co wydanym Prototype? Tak. Gdyby nie to, że obydwie te gry zazębiają się swoimi cyklami deweloperskimi, podejrzewałbym, iż ktoś tu okrada kogoś z pomysłów. Najważniejsza jest jednak rozgrywka. Siłą wszystkich odsłon Spider-Mana, począwszy od dwójki, jest świetna mechanika bujania się na pajęczynie. Tutaj praktycznie nie różni się ona od tego, co prezentowały poprzednie gry serii. Pajączek sam wybiera punkt zaczepienia pajęczyny, kiedy przytrzymamy przycisk, ale i tak mamy spory wpływ na kierunek huśtania się, a także kontrolujemy moment wystrzelenia i puszczenia nitki. Wolę co prawda trochę mniej spektakularną i trudniejszą, ale bardziej kontrolowaną mechanikę bujania się z Bionic Commando. Niemniej huśtanie się w Web of Shadows także dostarcza wiele przyjemności. O ile jednak w poprzednich odsłonach nasz pajęczak musiał mieć w pobliżu obiekty, których można by się uchwycić, o tyle tutaj nie zawsze tak jest. Długo tego nie zauważałem, bo w końcu człowiek przy huśtaniu się patrzy w kierunku, w którym podąża, ale czasami, nie zawsze, brak punktów zaczepienia nie jest wcale problemem. Popatrzcie. Czego on się uczepił? Chmur, nieba, latającej w powietrzu sterty kurzu? A może to boska interwencja? Ładnie to tak pajęczyną strzelać w niebiosa? Rany, no popatrzcie. Popatrzcie, kretyńsko dynda w powietrzu, zupełnie nieświadomy idiotycznej niemożliwości tej sytuacji.
Żenujące. Treyarch, czemu to zrobiliście? W poprzednich odsłonach to było niemożliwe, trzeba było móc się czegoś chwycić. A teraz, jeśli tylko nie jesteśmy powyżej linii okolicznych budynków, gra próbuje oszukiwać gracza, że jest się za co złapać pajęczyną. Jasne, huśtanie stało się teraz nieco łatwiejsze, ale czy to było naprawdę potrzebne? Dobra, nie patrzmy do góry, dopóki tego nie robimy, można dobrze się bawić, bujając na pajęczynie po mieście. Największą innowacją Web of Shadows jest system walki. Prowadzony jest w trzech sferach, z których każda ma swoje zestawy ciosów. Na ziemi, w powietrzu i na ścianach. I trzeba przyznać, że twórcom naprawdę udało się nareszcie świetnie połączyć ze sobą te sfery. Zupełnie płynnie będziemy klepać wrogów na ulicy, przyciągać się pajęczyną do latających oponentów, aby nakopać im w powietrzu, a potem skoczymy na ścianę i będziemy zadawać ciosy tym, co po pionowych powierzchniach pełzają, albowiem zaprawdę czynić tego nie powinni. Nawet podczas bujania się można wykonywać trudne, ale bardzo skuteczne kopnięcia. Ciosy i kombosy są różnorodne i bardzo widowiskowe, a do tego każdy kolor stroju ma swój zestaw ataków, które znacząco różnią się między sobą. To oraz możliwość dowolnego przeskakiwania między czarnym i czerwonym ciuszkiem czyni walkę naprawdę różnorodną. Zaś same ciosy kupujemy za zdobywane podczas gry punkty doświadczenia, co tworzy prosty, ale zgrabny model rozwoju postaci. Niestety jest kilka rzeczy, które naprawdę mi się w Web of Shadows nie podobały. Przede wszystkim kamera. Jest w tym tytule trochę czarnych charakterów, ale ani jeden nie jest nawet w połowie tak zły jak ona. Niby ją kontrolujemy, ale to jest trochę tak, jakby próbować kontrolować nosorożca z lokówką w tyłku. Zgliszcza, krew i masakra. Dobra kamerka, spokojnie, nie zabijaj mnie. Dodatkowo system blokowania kamery na przeciwnikach jest marny. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu jest pod tym samym przyciskiem co podświetlający wrogów dodatkowy zmysł pajączka. To, że go aktywowałem, to nie znaczy, że mam ochotę patrzeć w kierunku przeciwnika, znajdującego się dwie przecznice dalej za moimi plecami. Blokowanie kamery sprawdza się, kiedy walczymy z małą ilością adwersarzy, ale twórcy zdecydowali, iż musi być epicko, więc pod koniec gry zdarza nam się walczyć z dziesiątkami wrogów, którzy nierzadko są obstawą jakiegoś bossa. Spidey, walnij tego gościa! Nie, nie tego! Nie, tego też nie! Zostaw tego kolesia w kącie, to tylko emo, nie symbiont! Co ty, ślepy jesteś? Nie, nie, nie bij żony prezydenta! Następna scena. Gry zwykle wraz z postępem rozgrywki stają się coraz trudniejsze. Web of Shadows staje się coraz bardziej irytujące. Nie chodzi nawet o to, że łatwiej zginąć, bo poza paroma bataliami z bossami zdarza się to rzadko. Po prostu rośnie ilość przeciwników, a z powodu systemu kamery nasze działania są coraz trudniejsze do opanowania i ataki stają się bardziej chaotyczne. Gracz nadal pokonuje misje, ale irytuje się nadmiarem przypadkowych ciosów i skoków na niewłaściwych przeciwników. Niestety, problemem są też misje, które mają mniej lub bardziej ciekawą podbudowę fabularną, ale potrafią być wyjątkowo nużące. Bardzo często jesteśmy zmuszani do wielokrotnego wykonywania tej samej czynności, bicia bliźniaczych grup wrogów i radzenia sobie z lustrzanymi sytuacjami. Jeszcze gorzej jest w misjach pobocznych, które swoją strukturą przypominają typowe zadania z MMORPG-ów. Zabij 10 latających symbiontów, uratuj 20 cywilów, zbierz 15 szczurzych ogonów. Nuda. Na szczęście sytuacje ratują naprawdę świetne i liczne batalie z bossami oraz bardzo przyjemna eksploracja otwartego miasta. Czy Web of Shadows jest dobrą grą? No więc... Na pewno ma nadal niezły model huśtania i znacznie ulepszoną mechanikę walki. Jednocześnie Treyarch kolejny raz nie próbowało nawet okiełznać kamery, a do tego spartaczyło optymalizację kodu i nie włożyło zbyt wiele pracy w ulepszenie wizualnej strony tytułu. Niemniej jest to najlepsza odsłona serii gier o Spider-Manie, której z pewnością nie powinni pominąć fani tego superbohatera, a innym graczom może przypaść do gustu, wypełniając im od 10 do 20 godzin czasu grania, w zależności od angażowania się w misje poboczne. Ode mnie otrzymuje solidne 7 na 10. Pajączek zawsze przyjmuje jakąś dramatyczną pozę na zakończenie misji. Cóż więc innego pozostaje mi na zakończenie tej superbohaterskiej recenzji? Game on!